Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikaze i wracam dzisiaj z kolejnymi premierami książkowymi. Nowy rok, nowy miesiąc, nowa ja. Nowe książki zostaną dostarczone do księgarni, bo już prawdopodobnie czekają w magazynach. No i mamy tutaj sporo tych nowości, sporo też wznowień. Czy ja jestem jakoś bardzo podekscytowana którąś konkretnie z tych książek? Zerknijmy. Chyba nie do końca. Znaczy jest tutaj kilka ciekawych propozycji, które chciałabym gdzieś tam przeczytać, ale czy jestem nimi aż tak bardzo, bardzo podekscytowana? Wydaje mi się, że nie i zaraz dowiecie się dlaczego. Zacznijmy właśnie od pierwszej książki, od pierwszego wznowienia. Pamiętnik księżniczki Meg Cabot, wydawnictwo Pruszyński Media, 9 stycznia to wznowienie się pojawi. No i jest to co? Odgrzewanie historii, która jest ważna dla osób być może w moim wieku, może trochę starszych, które wychowywały się we wczesnych latach 2000, być może były w tamtym czasie nastolatkami i zaczytywały się w pamiętniku księżniczki, czyli w pamiętniku nastolatki, amerykanki, która dowiaduje się, że jest spadkobierczynią, dziedziczką, księżniczką pewnego małego państewka europejskiego, ponieważ wiadomo, Amerykanie z mapą Europy są na bakier, no to umknęło gdzieś tam naszej bohaterce, że jest takie państwo i że jej ojciec przypadkiem jest właśnie spadkobiercą tego państwa. Nie wiem, jak to możliwe, ale no, zakładamy, że jest to prawdopodobne. No i mamy tutaj właśnie pamiętnik, rozważania, nastolatki, o życiu w szkole, o tym, jak ona się dowiaduje, że jest tą księżniczką i różne sprawy, różne jej problemy wynikające nie tylko z dojrzewania, ale również z tego, że będzie musiała pewnego razu stać się władczynią pewnego europejskiego państwa. No i co ja uważam o tej premierze? Mógłbym powiedzieć, ogólnie czytałam tę książkę w zeszłym roku, robiłam sobie przypomnienie pamiętników księżniczki. I przyznam Wam szczerze, że nie wiem, czy ta książka się dobrze zestarzała. Nie wiem, czy ona jest, czy pewne twierdzenia, które się tam znajdują, przystają do dzisiejszych czasów i do dzisiejszej młodzieży. Wydaje mi się, że nie za bardzo. Okładka oczywiście ta nowa jest bardzo ładna, nowoczesna, przyciągająca oko i też z pewnością sporo osób się zainteresuje tą książką ze względu na okładkę. Natomiast czy mi się wydaje, że ta treść jest aktualna dalej? Wydaje mi się, że nie do końca. To jest chyba taki bardziej powiew nostalgii dla osób, które się wychowały na tych książkach, że nie wiem, będą chciały dać pamiętnik księżniczki swoim córkom albo, no nie wiem, przypomnieć sobie to w nowej oprawie. Ale czy ja jestem zainteresowana kupowaniem tej książki? Chyba nie za bardzo. W pierwszej chwili myślałam, że tak, oczywiście chętnie sobie właśnie zakupię nowe wydanie, ale zmieniłam zdanie, bo nie wiem, nie pociąga mnie to jakoś za bardzo, ale wspominam, że 9 stycznia właśnie taka premiera też będzie miała miejsce. Może ktoś z Was będzie chciał sobie przypomnieć pamiętnik księżniczki właśnie. Skoro jesteśmy już przy wznowieniach, to kolejne dwa tomy Szklanego Tronu pojawią się z wydawnictwa Uroboros 10 stycznia i będą to kolejne, muszę sobie sprawdzać zawsze, bo nie pamiętam niestety, jak nazywają się, jak brzmią tytuły kolejnych tomów Szklanego Tronu. Imperium Burz, tom 5 i Wieża Świtu, i to jest tom 6. Wydaje mi się, że w tym pierwszym wydaniu jakoś inaczej były numerowane te tomy, ale mogę się mylić, bo ja w tym świecie jeszcze nie jestem. No i tutaj akurat, jeśli chodzi o te wznowienia, to jestem nimi bardziej zainteresowana, jeśli oglądaliście kalendarze adwentowe, które otwierałam w grudniu, paczuszki z kalendarza adwentowego, no to wiecie, że dwa kolejne tomy dostałam, więc w tym roku, przyszłym, 2024, będzie wielkie czytanie Szklanego Tronu. Nie wiem, czy mi się spodoba, czy mi się nie spodoba, liczę na to, że tak. No nie wiem, liczę na dobrą rozrywkę po prostu. Pewnie też te kolejne tomy, z kolejnymi tomami się zapoznam, chyba że się okaże, że ta seria jest koszmarna. No to może się wtedy wstrzymam. O czym w ogóle są te książki? Za bardzo nie mogę powiedzieć, bo są to kolejne tomy, ale jeśli chodzi o pierwszy tom, no to mamy tutaj zabójczynię, która walczy w jakimś konkursie, by stać się taką królewską, zaufaną zabójczynią i nie wiem, jakby taką ochroniarką. Natomiast tam jest jakiś właśnie konkurs, w którym ci uczestnicy giną po kolei i ona rozwiązuje chyba w pierwszym tomie zagadkę, kto za tym stoi. No i też to jest fantazy z romansem, czyli romantazy znane, słynne ostatnimi czasy. No i to jest wznowienie, książka, nie wiem, wydana była z 10 lat temu. Pierwsze wydanie to jest 2012 rok, pierwszego tomu oczywiście, więc no, książka już też ma 10 lat ponad. Także też
No, pewien czas minął, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie książki typowo fantasy, to one się inaczej starzeją trochę. I teraz jest wręcz boom właśnie na tego typu historie i ta Sarah J. Maas gdzieś tam cały czas na topie jest, mimo upływu czasu, upływu lat. Ale zostawmy już ten temat, no bo nie ma co tutaj roztrząsać. Idźcie sobie na TikToka i sobie posłuchajcie, na pewno o Szklanym Tronie jest bardzo dużo. Kolejne wznowienie to książka autorstwa Lainey Taylor, Córka Dymu i Kości, wydawnictwo Otwarte, Moondrive, no ale wiadomo, że to jest pod gidą Otwartego, premiera 10 stycznia, już chyba wspomniałam. Propozycja też, która kiedyś była wydana z taką absolutnie przeobrzydliwą okładką, teraz ta okładka może nie jest do końca w zakresie mojej estetyki, ale jest zdecydowanie no, znacząco lepsza niż ta poprzednia. Oczywiście wkleję Wam tutaj nową tą układkę, ale starą, tak dla porównania też. Ja tę książkę już miałam kiedyś w planach. Miałam już ją prawie że w swoich rękach, w tym starym wydaniu, ale jakoś nigdy po nią nie sięgnęłam, nigdy nie przeczytałam. Także myślę, że się skuszę akurat na tę książkę, bo no, totalnie jej nie znam i chciałabym się przekonać, co to jest. To jest historia, która toczy się w Pradze. To ciekawe, od razu mnie to zaintrygowało. Mamy tutaj do czynienia z bohaterką o niebieskich włosach, która pozyskuje zęby dla swojego opiekuna z baranimi rogami. Dużo szczegółów, dużo zagmatwania w tym opisie. Tu jest wspomniane, że była ona wychowywana przez jakieś różnokształtne chimery, korzysta z magii, żeby spełnić jakieś tam swoje zachcianki, ale jednocześnie w którymś momencie ci jej opiekunowie, ta jej przybrana rodzina znika bez śladu. Okazuje się, że jej rodzina znika bez śladu i pewnie będzie się przyglądać tej sprawie i będzie próbować ich uratować. Jednocześnie mamy drugiego bohatera w postaci męskiej, on jest w ogóle, nie wiem, aniołem, Serafinem i spotkał właśnie tą intrygującą dziewczynę, tą naszą główną bohaterkę Karu i ma położyć kres handlowi życzeniami. Ja z tego opisu nic nie rozumiem. Mam nadzieję, że Wy wyciągniecie z tego odrobinę więcej, ale być może świadczy to o tym, że po prostu jest to książka bardzo z takim rozbudowanym światem, w którym łatwo się zgubić też, ale łatwo też się zatopić. Także ja jestem zainteresowana. Akurat tę książkę myślę, że jest szansa, że będę czytać. To jest ta sama autorka, która napisała Marzyciela i Muzę Koszmarów. Tego też nie czytałam, ale myślę, że jeśli to mi się spodoba, to jest szansa, że inne książki tej bohaterki, tej autorki też przypadną mi do gustu. Jedziemy dalej z tymi premierami i teraz mam do opowiedzenia Wam dwie propozycje, które są chyba z gatunku bardziej young adult, więc nie wiem, czy wszystkich to będzie interesować, prawdopodobnie nie, ale 10 stycznia odbędzie się premiera polska książki Divine Rivals, Pojedynek Bogów, wydawnictwo UNYA wyda tę książkę, no i to jest hicior zza oceanu, też propozycja, która wygrała w którejś z kategorii Goodreads Choice Awards, bodajże romantazy, ale mogę się tu mylić, chociaż wydaje mi się, że mam rację. I to jest historia o dwójce rywali, którzy chyba są dziennikarzami, ale ogólnie to się dzieje w świecie fantasy, w którym toczy się wielka wojna bogów. I mamy główną bohaterkę, 18-latkę, która musi utrzymać rodzinę, bo brat zginął na froncie, mama nie jest w stanie pracować, topi swoje smutki w alkoholu. Ona walczy w pracy z jakimś drugim felietonistą i tam oni są niby właśnie tymi rywalami, ale będzie tutaj romans, bo takie to już właśnie są książki z tego gatunku. Nie wiem, co tutaj jeszcze więcej Wam powiedzieć. Ten opis nie brzmi jakoś tak spektakularnie, szczerze Wam przyznam. Tę książkę też na pewno sprawdzę, nie tylko dla Was, ale też dla samej siebie, bo ciekawa jestem tej propozycji. Bez może jakichś niebotycznych nadziei a propos tego, czy mi się ta książka spodoba, ale zobaczymy. No, jest tutaj szansa, że coś będzie ciekawego w tej książce, aczkolwiek trochę się boję, że to będzie kolejna taka pulpa. I jeśli czytaliście na przykład po angielsku, to dajcie znać, co sądzicie. O, i dajcie znać, czy ta książka jest wydawana tylko w miękkiej oprawie, czy będzie też jakaś druga propozycja. Aż się prosi, żeby ta książka miała twardą oprawę, a wygląda na to, że będzie to propozycja w miękkiej okładce. Przejdźmy sobie dalej do kolejnej propozycji. Kolejna książka Olivii Blake, czyli The Atlas Paradox i to jest drugi tom The Atlas Six, czyli też znanej TikTokowej książki. Przeczytałam sobie opis tego Atlas Paradox i szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że jeśli nie czytało się pierwszego tomu, tak jak ja nie czytałam, to nie ma za bardzo co opowiadać. Pierwszy tom to jest historia takiego
wyścigu a la konkursu, tam sześciu młodym magom zostaje zaproponowana walka o wejście do Towarzystwa Aleksandryjskiego, czyli do jakiegoś takiego magicznego stowarzyszenia, ale tylko bodajże piątka przeżyła to starcie i tutaj jest kontynuacja po prostu losów tych osób. Klimat Dark Academia, a raczej propozycja młodzieżowa. W sumie to nie wiem, czy się będę za to brać, zobaczymy, czy mi się spodoba po prostu książka poprzednia, czyli The Atlas Six. Okej, a teraz przejdziemy do trochę poważniejszych tytułów i mam tutaj na przykład propozycję autorstwa Otesy Moszwek, czyli Aileen, z wydawnictwa Pauza, również 10 stycznia będzie miała miejsce premiera. To jest w ogóle debiutancka powieść tej autorki. Historia toczy się w dniach poprzedzających Boże Narodzenie. Poznajemy tutaj właśnie młodą Aileen, której życie jest dość takie przytłaczające, smutne, bo spędza swoje dni na opiece nad zamroczonym alkoholem ojcem, który pogrąża się w jakiejś tam swojej psychozie. Poza tym, żeby wiązać jakoś koniec z końcem, kobieta pracuje jako sekretarka w takim ośrodku dla trudnej młodzieży, czy takim jakby poprawczaku bardziej. I tam dzieją się też dantejskie sceny, które no, wpływają na jej psychikę bardzo mocno. Poza tym w wolnych chwilach Aileen marzy o tym, by wyrwać się, trafić do wielkiego miasta i w ogóle odmienić swoje życie. Natomiast to się na razie nie dzieje. Na razie w tym zakładzie dla młodocianych przestępców pojawia się nowa pensjonariuszka Rebeka, która zaczyna fascynować naszą główną bohaterkę, z którą to zaczynają łączyć więź porozumienia, więź przyjaźni i zobaczymy, co dalej będzie się działo. I ta książka ma być opowiedziana też z perspektywy czasu i chyba ta główna bohaterka opowiada ją właśnie już jako staruszka, snuje swoją opowieść życia i wspomina. No i książka ma nawiązywać w ogóle do takiej tradycji pisarstwa Shirley Jackson, między innymi wczesnego Nabokowa i też do filmów Hitchcocka, czyli będzie niepokojąco. Ja jeszcze nie znam żadnej książki o Otesy Moszwek, także najpierw mój rok relaksu i odpoczynku, a później jak najbardziej inne jej książki mogę poznawać. 11 stycznia kolejna propozycja autorstwa Steinbecka, która pojawi się konsekwentnie w tym nowym wydaniu, takim jasnym, białawym, z wydawnictwa znowu Pruszyńskiej Spółka. No i to jest zbiór reportaży podróżniczych z podróży właśnie Steinbecka po Rosji, po II wojnie światowej. No i świat to państwo widziane oczami tego wybitnego pisarza, ale też fotografa. Także jeśli jesteście fanami i entuzjastami twórczości Johna Steinbecka, no to jak najbardziej będzie to dla Was gratka i kolejna propozycja do kolekcji, która tu właśnie się rozrasta. W ogóle nie byłam świadoma, że tak wiele książek Johna Steinbecka istnieje. Kojarzyłam jakby te najsłynniejsze kilka powieści, a tu jest no, cały zestaw tego wszystkiego. Ja osobiście nie wiem, czy jestem zainteresowana czytaniem o życiu codziennym Rosjan po zakończeniu II wojny światowej. Wyobrażam sobie tą biedę, wyobrażam sobie to, co tam może się znaleźć w tych felietonach, w tych reportażach bardziej. Także nie wiem sama, ale może w perspektywie czasu kiedyś bym się za to zabrała. Natomiast tak, na razie chyba bardziej ciągnie mnie w stronę powieści, ale tak Wam też zaznaczam, jeśli no, macie ze sobą już na przykład wszystkie książki Steinbecka i nie wiecie co dalej, to reportaże z Rosji z 1948 roku bodajże na Was będą czekać 11 stycznia. Kolejna książka to coś, o czym ja już słyszałam na Goodreadsie. I kiedyś miałam taki film dawno, dawno temu o premierach, które chciałabym zobaczyć w Polsce, o tłumaczeniach książek, które chciałabym zobaczyć właśnie w Polsce. I chodzi tu o książkę Wszystko, co lśni, autorstwa Gity Trillis. I jest to opowieść o miłości, magii i rewolucji francuskiej. Czyli takie połączenie dość niecodzienne, ale właśnie to mnie w stronę tej książki jakoś tak przywiodło. To mnie tak zahaczyło i zainteresowało. To jest historia dwójki sierot, czy nawet trójki, dwóch sióstr sierot, które walczą o przeżycie na ulicach Paryża w przededniu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Oczywiście na dworze Marii Antoniny wszyscy ci bogaci bawią się jak najlepiej, przepuszczają pieniądze na grach w karty, no i żyją w tym swoim luksusie w przepychu. Tymczasem właśnie ludzie na ulicach gdzieś tam głodują. No i nasze biedne sierotki, dziewczyny zostają okradzione przez swojego starszego brata i w akcie takiej desperacji nasza jedna z głównych bohaterek postanawia sięgnąć po swoją taką magię,
którą odziedziczyła po swojej matce, arystokratce, sięgnąć po magię, która jest ogólnie w tym Francji, w Paryżu zakazana. No i dzięki tej magii ona przybiera postać jakiejś tam baronowej i wkręca się na dwór Marii Antoniny, by zdobyć pieniądze, by jakoś pomóc sobie i swojej siostrze. No i wszystko tam się gmatwa, bo no wiecie, ta magia jest zakazana, ale jakby na dworze francuskim część osób trochę tą magią włada, bo to jest chyba połączone jakoś z arystokratycznym pochodzeniem. No i tutaj też jakiś wątek miłosny się pojawia, ale tego nie wiem. Ta książka brzmi intrygująco i kiedyś z pewnością chciałabym się z nią zapoznać. Nie wiem, czy wspomniałam, kiedy będzie data premiery. To jest 17 stycznia. Jedziemy z dalszymi propozycjami. Teraz mam już bodajże wszystkie książki, które pojawią się w księgarniach 24 stycznia. No i zaczniemy sobie może od kolejnych książek z świata książki, z pięknymi okładkami. To jest bodajże dalej ta seria ekskluzywna, chociaż ja to się już zaczęłam gubić w tych ekskluzywnych wydaniach świata książki. No i po pierwsze książka, z którą ja styczności jeszcze nie miałam. Kochanek Lady Chatterley. Kojarzę tytuł, ale nic poza tym. Autorstwa D.H. Lawrence. I to jest historia namiętnego romansu angielskiej arystokratki. Ale oprócz tego jest to ważna powieść według opisu tutaj o prawie do miłości, namiętności wbrew konwenansom społecznym. Przeczytałam sobie teraz opis. To jest historia pewnego małżeństwa, w którym mężczyzna, mąż idzie na wojnę, tam odnosi rany, które sprawiają, że jest on przykuty teraz do łóżka, nie może się poruszać. No a rolą żony w tamtym okresie to jest wiktoriańska Anglia, jest po prostu doglądanie tego męża, a jej życie miłosne zostaje pogrzebane wraz z nadziejami na to, że mąż kiedykolwiek będzie w stanie samodzielnie się ruszać i samodzielnie no, o siebie dbać. No i ten mąż, ponieważ bardzo kocha też tą żonę, to proponuje jej, żeby znalazła sobie po prostu kochanka i że on na to przystanie, on się na to godzi, bo nie chce, by ta żona była taka po prostu, no przy nim taka pielęgniarka. No i pani Lady Chatterley początkowo no, nie zgadza się, w ogóle jest oburzona, ale później poznaje jakiegoś tam przystojnego, gajowego i no, toczy się tam dalej romans. I podobno książka była przez 30 lat cenzurowana, bo były zbyt śmiałe sceny erotyczne jak na tamte czasy. Także brzmi to interesująco. Też tego samego dnia niby na świecie książki widzę, że ma być wydana też kolejna książka z tych klasycznych, pięknych wydań i to jest propozycja Świat Zabawy Edith Wharton. I tutaj z kolei mamy Nowy Jork na przełomie XIX i XX wieku. I to ma być znowu książka o pozorach, o bogactwie i o jakichś tam społecznych normach w takich wyższych sferach Nowego Jorku. Historia o młodej dziedziczce Lily Bard, która żyje ponad stan, uwielbia właśnie wydawać pieniądze i luksusowo się bawić. Poza tym jest piękna i błyskotliwa i bryluje w świecie wyższych sfer Nowego Jorku. Natomiast giną jej rodzice, czy też umierają po prostu i trafia na utrzymanie ciotki. No i nie ma już tych swoich funduszy takich rozległych i staje przed wyborem, czy pogrzebać swoją dumę i jakoś tam dalej mieć te pieniądze, czy z kolei zrezygnować z luksusu, ale mieć dalej swoją godność i nie wiem, podjąć pracę, zarabiać na swoje utrzymanie. No i to ma być co? Opowieść o konwenansach, intrygach, pozorach i fałszywych przyjaciołach. I znowu to ma być elegancka edycja świata książki. Czyli to jest bodajże ta seria, w której jest Anna Karenina. Teraz dwie propozycje na azjatycki miesiąc w lutym. Po pierwsze mamy tutaj kontratak Son Wung-pyong, prawdopodobnie kaleczę nazwisko, przykro mi bardzo. I to jest autorka bodajże Almonda, autorka Almonda, która wraca z kolejną powieścią. Tym razem będzie to historia 30-latków, którzy żyją współcześnie w Korei Południowej, którzy jednocześnie chcą być pełnoprawnymi, dorosłymi, ale jednocześnie nie są w stanie sprostać absurdalnym nieraz wymogom społecznym i absurdalnym strukturom zinstytucjonalizowanej władzy. No i tutaj główna bohaterka niczym się nie wyróżnia, należy do pokolenia 880 tysięcy wonów, które nawet po ukończeniu studiów musi pracować na czarno, no i żyje w lęku i w ciągłej takiej niepewności,
A propos tego, co czekają w przyszłości. Kobieta jest samotna, wykorzystywana w pracy, źle traktowana, ledwo wiąże koniec z końcem, no i czuje tą taką bezradność. Z marazmu wyrywa naszą główną bohaterkę spotkanie młodego stażysty, z którą zaczyna tworzyć taką działalność konspiracyjną. Wspólnie dokonują bardzo takich małych mikroaktów oporu, by dokuczyć po prostu, nie wiem, swojemu szefostwu i by wprowadzić do swojego życia pewnie jakiś taki element, nie wiem, może radości, może jakiejś nadziei. I to jest wydawnictwo Mowa, także Kontratak. No i mamy też kolejną azjatycką propozycję, czyli Witajcie w księgarni Hyunam Dong, wydawnictwo Albatros, też 24 stycznia, autorstwa Hwang Bo-reum. I to jest też koreański znowu bestseller. To jest historia kobiety, która czuje się wypalona zawodowo, zmęczona fizycznie i psychicznie i postanawia zrealizować swoje marzenie, czyli założyć kameralną księgarnię. Tak jak postanowiła, tak zrobiła i właśnie na obrzeżach Seulu powstaje kameralna księgarnia. No i początkowo ta główna bohaterka dużo płacze, dużo się tam jej nie udaje, ale z czasem coraz więcej spędza właśnie godzin na myśleniu, na układaniu sobie wszystkiego, zatrudnia nowe osoby do pracy. Wszystko zaczyna się toczyć dobrym torem już. Pojawiają się autorzy, spotkania autorskie, kółka czytelnicze i powoli zaczyna się tworzyć taka nowa filozofia sprzedaży książek naszej głównej bohaterki. No i nareszcie nasza bohaterka spotyka przyjaciół i zaczyna czuć się tak jak u siebie. No i tę książkę ponoć zainspirowało życie, zainspirowały ją prawdziwe wydarzenia. Myślę, że to będzie gratka dla osób, które lubią tego typu książki o książkach i takie bardzo przytulne propozycje. I myślę, że to jest też właśnie dla mnie propozycja na kolejny azjatycki miesiąc. No i właściwie mam tutaj wypisane jeszcze dwie książki, trzy, ale jedną nie wiem, czy ona będzie wydana w ogóle w styczniu, więc na razie ją sobie pominiemy. Także zacznijmy od Histerii sztuki. Sama nie wiem, czy ja będę się z tą książką zapoznawać. W ogóle teraz tak spojrzałam, że jest to książka instagramerki w ogóle, Histeria sztuki. Jeśli kojarzycie ten profil na Instagramie, to jest właśnie ta autorka. Sonia Kisza, wydawnictwo Znak Koncept bodajże i też 24 stycznia. I to ma być taki przegląd znanych i mniej znanych dzieł sztuki, które właśnie historyczka sztuki będzie interpretować na nowo, będzie docierać do nowych znaczeń albo może do tych zatartych znaczeń, pokaże jak czytać obrazy właśnie związane z kobietami, z boginiami, z bohaterkami różnymi i jak to robić bez uprzedzeń, które gdzieś tam narosły przez wieki. No ma być to też stworzone w oparciu o literaturę i o jakieś tam doniesienia, ale z taką swadą, z którą też ta autorka robi te swoje memy na Instagramie. Także zobaczymy. Jest to dość interesująca propozycja, także również o niej wspominam. I na koniec mam dla Was jeszcze propozycję Witaj Piękna, autorstwa Anna Politano, wydawnictwo Otwarte. To będzie chyba taki lekki dramat. Mamy tutaj do czynienia z głównym bohaterem Williamem, który dorasta w cieniu rodzinnej tragedii. Zmarła jego siostra, rodzice nie są w stanie na niego w ogóle patrzeć, a co dopiero go wychowywać i tworzyć jakieś takie rodzinne ciepło w domu. No i w cieniu tej tragedii on dorasta, jest dość smutny, nie wierzy w to, że coś jest w stanie w życiu osiągnąć, aż do momentu, kiedy na studiach spotyka Julię, która z kolei pochodzi z bardzo takiej radosnej rodziny, ma trzy siostry, wszyscy są ze sobą bardzo mocno związani i to jest pełne przeciwieństwo tego środowiska, w którym dorastał William. Oni zaczynają tworzyć związek, ale te demony z życia Williama zaczynają wypływać na światło dzienne i nie tylko niszczyć tą relację dwojga, ale też niszczyć relacje w rodzinie Julii. Także tego typu znowu dramat z wątkiem jakimś romantycznym, ale raczej będzie to książka trudniejsza, 24 stycznia, już wspomniałam i to będzie ostatnia propozycja, którą dla Was miałam na dzisiaj i mam nadzieję, że coś znaleźliście dla siebie w tym gąszczu premier. Mam nadzieję, że no, skusicie się na te propozycje, które będą dla Was po prostu najlepsze i tego życzę też sobie w nowym roku, żeby czytać książki, same dobre książki. O, tyle. Niezależnie, czy to będą nowości, czy jakieś tam starsze propozycje, bo wydaje mi się, że sporo osób ma już po prostu teraz przesyt tych premier i raczej mamy zwrot wielu osób w kierunku książek pewniejszych, już
kiedyś tam wydanych i być może zapomnianych, ale to nie znaczy, że ja przestanę nagrywać filmy o premierach, bo sama jestem zawsze ich mimo wszystko ciekawa. Dobrze, żegnam się z Wami już na ten moment i mam nadzieję, że widzimy się również w kolejnych filmach. Dziękuję, że ze mną byliście. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.